Siemano widzowie, dzisiaj jest o tym, czy warto inwestować aktualnie na rynku Steam. Wydaje mi się, że dosyć ciekawy film i dosyć ciekawy pomysł, dlatego że mamy te spadki. Dużo osób się boi dużo osób sprzedaje rzeczy. I nie wiadomo, ile one jeszcze potrwają. Co prawda ceny są aż już naprawdę za niskie, złote 43 zł załamania i to będzie pewnie jeszcze przez jakiś czas spadać. Wydaje mi się, że tydzień dwa to jeszcze może podpadać, ale oczywiście to jest tylko wydaje mi się, prawda? Więc. Nikt tego nie wie. Ja tutaj nie jestem wszechwiedzący, więc też tego nie wiem. Ale jest kilka moich e, teorii, co to się może niebawem zmienić, i wam dzisiaj powiem o jednej rzeczy, e, i tak dalej. Więc sobie zaraz o tym pogadamy. Na wstępie, jeszcze e, Skin smoki, czyli najlepsza strona do wymiany swoich skinów, darmowe 5 dolarków z kodem LZ przy plus przy wpłacie z moim kodem dostajecie również 35% bonusu do doładowania przy doładowaniu sobie 100$ dolarków dostajecie 35$ za friko link macie do strony w opisie i strona jeszcze nie w lista ten naklejek przez wy naprawdę ładne crafty ja wam serdecznie polecam y, używać bo naprawdę y, fajnie czy chcecie jakąś kostkę mieć na skiny, czy skiny na kostkę czy skiny na skiny, naprawdę warto y, przechodząc tak, y, o co mi tutaj dzisiaj chodzi y, generalnie najlepiej jest uśredniać o co chodzi z uśrednianiem, bo ktoś może nie wiedzieć Często o nie rozmawiamy, to Wam szybko wytłumaczę taki e, szybki o co w tym chodzi. Uznajmy, że mamy tutaj wykresik, nie? Ja malować zbytnio dobrze, nie umiem. Tu jest ten wykresik, no nie? Całego przedmiotu, i tu sobie przedmiot tak na przykład rośnie, 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 nie? Tu jest jakaś stóweczka, i ona sobie na przykład tutaj spada teraz, nie? To zdaje że są. Tu, tu w tym okresie będą tutaj spadki, nie? Co zaznaczyłem? I on sobie tak spada, 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 i on do któregoś momentu będzie spadać. A wreszcie nastąpi ten moment, w którym on lekko odbije i będzie gdzieś tam sobie rósł, czy tam lec stał, no nie? I na przykład my tutaj zaczynamy inwestować. Jesteśmy tutaj w tym momencie, gdzie jest ta kropeczka, nie? Co ja tutaj radzę? Uśrednianie. Nie walimy 300 zł na raz, całego swojego budżetu, tam na cały budżet to jest 300 zł, w ten moment. W ten moment na przykład walimy sobie spokojnie 60-70 zł. Znajmy, że 60 zł sobie walimy. Nie śpieszymy się, na no spokojnie sobie inwestujemy. Czekamy, mijają 3-4 dni i to jest tutaj na przykład, nie? No okej, okay. walimy kolejne 60 zł, jeżeli w niego chcemy. E, I tak dalej, i tak dalej. I tutaj kolejne, wiadomo, i tu na przykład kolejne i e, to tam to daje daje nam to, że no, te po 6 dych, to musielibyśmy 5 razy kupić przedmiot, czyli no uznajmy, że kupimy go 5 razy po różnych cenach, kupimy go na przykład w prostym przykładzie. Po 3, 50, po trójce, po 2, 50, po 2 i po złoty 50. I po tyle samo, jakby uznajmy tutaj, niech będzie. Hmm. Czy tu będzie więcej sztuk, no ale cena się średnia, czyli idzie jakby ku środkowi, e, czyli średnio kupuwi, kupowaliśmy, jeżeli wszystkie ceny połączymy, że około 2,50, czyli średnio gdzieś wyjdzie, że będziemy na tym momencie. Nie ryzykujemy jakoś dużo, bo też wiadomo, może przedmiot tutaj wywalić. my tego nie wiemy tak naprawdę, więc po prostu teraz kupujemy, kupujemy. No, to jest werszydomek i tu odbija przedmiot. Jak tak naprawdę jesteśmy na tym poziomie, pewnie co odbił, lub nawet hmm, może pewnie już zarobiliśmy, e, jakby tu zmniejszamy ryzyko i zmniejszamy straty, a jak potem przedmiot urośnie, y, to jest jakby git, no nie? Tym bardziej, że ja wiem, że te ceny się drugi film, kiedy to urośnie, mając za drugą teorią, eee, więc wydaje mi się, że będzie ciekawszy, znaczy będzie ciekawszy, eee, no wydaje mi się, że będzie troszkę ciekawszy, eee, i co, i wydaje mi się, że jeżeli macie duże budżety, warto sobie lekko inwestować i dokładać tych pieniędzy, ja sam to widzicie trochę dokładam w odcinkach, ale też nie chcę przesadzać, bo ja i tak mam dużo rozwiniętych kwestii, ja chcę coś innego włożyć pieniądze, ale tak wkładam, bo i tak wiem, że te teny są dosyć atrakcyjne i to mnie do tego zmusza, eee, jakby nie umiem się powstrzymać, jak widzę takie małe teny, eee, no i co? I nie bójcie się, nie stresujcie się, C2 nie upadnie, że ktoś nam pisze, że upadnie. No kurczę, no nie wierzyłbym w to nigdy w życiu tak szczerze. Mm, tak się nie wydarzy, trzymajcie się. Cześć, cześć.